Znowu sobie zdjęła kubraczek, a to oznacza, że znowu trzeba będzie go jej założyć. Jest po kastracji, musi nosić kubraczek. Nie lubi kubraczka. Mam całe podrapane ręce. Dziękuję Mitzi za uwagę. Więc dzisiaj jest dzień z Nicholasem Sparksem, jak pewnie zauważyliście po początku tego vloga, gdzie czytałam Wielką Pandę i Małego Smoka. Jakoś tak długo zbierałam się dzisiaj do życia i pomyślałam sobie, że to jest taki fajny, spokojny poranek, że w końcu przejrzę sobie tę książkę. Kupiłam ją ostatnio w Empiku. Pokazywałam ją chyba nawet w ostatnim vlogu, jakieś przebitki z Empika, z Empiku, gdzie właśnie kupiłam sobie tę książkę. Przepraszam, Mitzi mnie trochę rozprasza. I to jest taka cudowna książka, ona jest tak pięknie ilustrowana. Jeżeli chodzi o treść, ona jest taka trochę banalna, ale to są takie banały, o których często w życiu zapominamy i warto je sobie przypominać. Mitzi, załóż kubraczek. Generalnie uważam, że jest to piękna książka, pięknie wydana, bardzo wartościowa. Taka, która sprawdzi się jako idealny prezent dla każdego na każdą okazję. Więc to tylko tak na marginesie, Wielka Panda, Mały Smok. No i przechodzę do Nicholasa Sparksa, ponieważ dzisiaj mam w planach przeczytać Jedno życzenie, czyli najnowszą książkę Sparksa, oraz Pamiętnik, czyli jego debiut. Słyszałam tyle dobrego o tej książce, już sobie nawet chusteczki kupiłam, żeby płakać przy Sparksie, bo jeżeli chodzi o Sparksa, czytałam na razie tylko ostatnią piosenkę. I to jest jedna z moich ulubionych książek wszechczasów. I szukałam tej książki, żeby wam ją tutaj pokazać, ale nie mam zielonego pojęcia, gdzie teraz jest, bo jak zauważyliście, mam tęczową biblioteczkę i cała reszta książek na razie jest w takiej wielkiej kupie w pokoju. Będę musiała to sobie poogarniać, żeby drugą biblioteczkę też zrobić i chyba nie jestem do końca przekonana do tęczy. No, w każdym razie, jak znajdę, to wam pokażę, jak nie, to uwierzcie mi, że ostatnia piosenka to cudo. I taka mała anegdotka związana z tą książką. To właśnie, pamiętam jak szłam kiedyś do kosmetyczki na paznokcie i czytałam ostatnią piosenkę, to była zima i nie dość, że było mi zimno w ręce, szłam bez rękawiczek, bo jakoś tak było mi wygodniej, to jeszcze na dodatek tak się poryczałam, że gdy przyszłam do kosmetyczki, to miałam tylko, wiecie, Wielką Pandę, bo po prostu szłam i ryczałam. Ostatnia piosenka to jest naprawdę jedna z moich ulubionych książek, zarówno jeżeli w ogóle chodzi o książkę, jak też i ekranizację, bo ekranizację też bardzo lubię. Więc polecam, także jestem bardzo ciekawa. To jest jego debiut, Pamiętnik, to nie jest debiutem. I już to zaczęłam czytać. Jest to historia Maggie, która choruje na raka. Ma czerniaka, czwarty stopień i chyba nie zostało jej zbyt dużo życia. I ona jest znaną panią fotograf, prowadzi galerię i w tej jej galerii pojawia się pewien chłopak, który chce dla niej pracować i między nim i nią jakaś taka więź się zawiązuje, że ona opowiada mu, zaczęła opowiadać historię swojego życia. I właśnie cofnęliśmy się do czasów, gdy miała chyba 16 lat i wylądowała na wyspie Ocracoke. Ta wyspa znajduje się u wybrzeży Karoliny Północnej. Ponieważ w wieku, no powiedzmy, że w tym wieku zaliczyła wpadkę, jest w ciąży i rodzice wysłali ją do ciotki na wyspę, żeby ukryć fakt, że córka jest w ciąży. Więc na razie tak się zaczyna i wydaje mi się, że ta wyspa, ona będzie taka bardzo jakaś taka, nie wiem, melancholijna, nie wiem, jakoś tak podoba mi się już to, że akcja tej książki będzie rozgrywać się na wyspie. Ciekawa jestem, czy będę płakać, także wracam do czytania Jednego życzenia. I może właśnie pójdę sobie z tą książką na spacer. Co prawda pogoda się popsuła, ale ostatnio stwierdziłam, że niezależnie od tego, czy słońce, czy deszcz, czy choćby gwoździe z nieba leciały, będę starała się chodzić codziennie na spacer. Więc wracam do czytania Jednego życzenia. Później wam o tej książce opowiem. No i mam nadzieję, że zdążę też dzisiaj z przeczytaniem i też z zobaczeniem Pamiętnika, bo też dużo słyszałam, dużo dobrego na temat filmu i bardzo chciałabym go zobaczyć, zwłaszcza, że uwielbiam Ryana Goslinga, więc takie są moje plany na dziś i na tego vloga. Mam nadzieję, że uda mi się je zrealizować. Tak.
książka ma taką piękną, świąteczną okładkę, że trochę średnio pasuje mi do tych szaroburych klimatów tutaj. Ale dlaczego poszłam z nią na spacer nad wodę? Bo chciałam trochę oddać taki wyspiarski klimat, melancholijny, jaki jest w tej książce. Wiem, że Wrocław i wyspa, no to sami rozumiecie. No ale mam nadzieję, że mi się to choć odrobinę uda. Właśnie skończyłam jedno życzenie Nicholasa Sparksa i po pierwsze jestem w ciężkim szoku, jak szybko to przeczytałam, bo zbliża się chyba godzina 17 albo 18, w sumie to nie wiem, muszę zobaczyć na telefonie, bo właśnie sekretem szybkiego czytania jest odłożenie telefonu na bok albo wyciszenie tego telefonu i wtedy nie ma żadnego rozpraszacza, więc po pierwsze szybko to garnęłam, naprawdę niesamowicie dobrze mi się to czytało, a po drugie jestem w szoku, że nie płaczę. To jest właśnie ten moment, kiedy powinnam sobie tak elegancko przecierać łzy moimi eleganckimi chusteczkami z biedry, które sobie specjalnie kupiłam na tą okazję dla Sparksa, ponieważ u mnie w domu chusteczek raczej nie uświadczycie, gdy się na przykład wzruszam oglądając jakieś filmy czy coś, to w ruch idzie papier toaletowy, chusteczki, więc specjalnie dla Sparksa kupiłam chusteczki i na razie nie płakałam, ale być może pamiętnik jakoś wyciśnie ze mnie łzy i teraz wiecie co? To będzie, nie wiem, czy śmieszne, czy nie, ale właśnie przed Wami klęczę. Klęczę i będę Was błagać, żebyście czytali jedno życzenie, dosłownie klęczę. To jest Anita siedząca. Dlaczego tak? Bo w ogóle bardzo spodobał mi się ten kadr. Co prawda będą pozbywać się tej biblioteczki, to znaczy książek, tej tęczy, nie książek, tęczy, ponieważ czuję się jak w sklepie z cukierkami. I trochę nie do końca mi to odpowiada, ale stwierdziłam, że tak na do widzenia, zrobię taki ładny kadr ze światełkami i jakoś podoba mi się właśnie ten kadr na tej wysokości, więc sobie tutaj tak siedzę i klęczę i gadam o Sparksie. Dobra, nieważne, więc tak, jeżeli chodzi o jedno życzenie, jest to książka z jednej strony taka bardzo melancholijna, nostalgiczna, pierwsza miłość, naprawdę pięknie opisana przez Sparksa, ponieważ mamy tutaj właśnie naszą bohaterkę, która ma 16 lat, poznaje chłopaka, w którym się zakochuje, on zakochuje się w niej, ta relacja tak bardzo fajnie się rozwija i ta relacja, wybaczcie, muszę przysiąść na chwilę, przypomina mi trochę relacje, które znajdziecie w książkach John Bennett, czyli częściowo można powiedzieć, że to nie jest książka młodzieżowa, ale można powiedzieć, że częściowo jest młodzieżowa, bo zdecydowana większa część tej książki to ten 16-letni romans, to znaczy romans 16-latki, on ma chyba 19 lat, a nie 16-letni romans. W każdym razie taka historia, mam wrażenie, pod młodzież, skrojona trochę pod nastolatków i właśnie bardzo kojarząca mi się z książkami Jen Bennett, ale jako, że oczywiście Nicholas Sparks w tym roku ma swoje 25-lecie pisania, to raczej no Jen Bennett ewentualnie inspirowała się jego twórczością, pisząc swoje historie, które są oczywiście zupełnie inne, ale jakoś tak, nie wiem, właśnie Maggie i Bryce za tych nastoletnich czasów jakoś tak przywodziło mi to na myśl te historie, a zwłaszcza Światło Księżyca. Osobiście, jak wiecie, bardzo lubię te książki, choć tutaj wracaj, pamiętniku, więc bardzo polecam. Mówiłam o tej książce gdzieś tam kiedyś w filmie i bardzo polecałam. Z głową w gwiazdach też jest super, chyba nawet bardziej romantyczne niż Światło Księżyca, ale jakoś tak książka bardziej mi się podobała, więc to na razie odkładam. Wracam do Sparksa, wracam do jednego życzenia, które nie wzruszyło mnie tylko i wyłącznie dlatego, że dosyć szybko domyśliłam się, o co chodzi, co naprawdę łączy Marka oraz Maggie, chodzi o tego chłopaka, który przychodzi pewnego dnia do jej galerii, żeby u niej pracować i z jednej strony to było szalenie wzruszające to, co on robił, bo też chodzi o to, że jeżeli chodzi o teraźniejszość, to akcja rozgrywa się w czasie takich przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia w Nowym Jorku i to jest taki bardzo magiczny czas i wiemy, że nasza bohaterka raczej no, nie przeżyje, nie będzie długo żyła, że niebawem umrze i to wszystko sprawia, że ten czas jest jeszcze bardziej taki ważny i wyjątkowy. I to było super i
Tylko że no szybko domyśliłam się, o co chodzi, chyba w słowie na 70 stronie to było coś takiego, okej, dobra, to wiem mniej więcej, jak to się skończy, rzeczywiście tak się skończyło i chyba właśnie przez to, że zabrakło mi tego elementu zaskoczenia, jestem zadowolona z przeczytania tej książki, ale nie jestem jakoś tak mega mocno zachwycona, więc gdybym miała ocenić ją w takiej 5-stopniowej gwiazdkowej skali, to 4/5 gwiazdek. Naprawdę super mi się to czytało, chwilami było bardzo melancholijnie, bardzo fajnie, ale jakoś tak, no wzruszyłam się odrobinkę, ale nie na tyle, żeby płakać. To nie jest ta historia, która właśnie ze mną, która była za sprawą ostatniej piosenki, której dalej nie mogę namierzyć, więc ona musi gdzieś leżeć tam, bo tutaj nie widzę jej w tych białych grzbietach, a na pewno ma biały grzbiet. Pamiętam, że miała biały grzbiet. Więc dobra, jedno życzenie polecam, naprawdę. Wydaje mi się, że jeżeli lubicie Sparksa, nawet jeżeli on operuje schematami z tego, co słyszałam i też ktoś mi pisał dzisiaj właśnie, że bo gdy zachwycałam się tą książką, gdy pisałam, że ten klimat właśnie bardzo przywodzi mi też na myśl piosenkę z Wielkich Kłamstewek, taka Cold Hearts, coś tam. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, zapraszam Was na mojego Instagrama, to wiecie, co chodzi, bo wrzucałam właśnie tam zdjęcie tej wyspy i latarni i tę piosenkę i tam właśnie pisałam o Karolinie Północnej i podobno większość książek Sparksa to Karolina Północna, czyli można powiedzieć, że Sparks to taki King, tylko że historii obyczajowych i miłosnych, romantycznych, bo King to wszystko ma w stanie Maine, prawda? Więc nie wiem, co chciałam powiedzieć, ale czytajcie jedno życzenie, bo wydaje mi się fajne, nawet pomimo tych schematów, czy tego, że można domyślić się, o co chodzi, to jednak naprawdę bardzo dobrze mi się to czytało, bardzo szybko i będą bardzo dobrze wspominać tą historię, więc jedno życzenie polecam. No i zaraz przejdę sobie do pamiętnika, jak się ogarnę i tego jestem szalenie ciekawa, bo wydaje mi się właśnie, wiem dlaczego kupiłam sobie pamiętnik. Kupiłam sobie tę książkę dlatego, że pisaliście mi o niej, gdy czytałam ostatnią piosenkę, że mam się brać za pamiętnik, bo to właśnie jedna z najpiękniejszych powieści o miłości, jeszcze zekranizowana z Ryanem Goslingiem i Rachel McAdams, więc nie mam wyjścia, będę czytać i wstaję już z tych klęczków, bo trochę mi niewygodnie, także właśnie może czekajcie, wezmę zaraz te pudła, żeby pokazać Wam książki, które dostałam od brata na przechowanie. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie książkowe gusta ma mój brat, no to zapraszam Was na mini unboxing. Zaczynamy od książek związanych z Władcą Pierścieni. Ale już wiem, co to jest i niespecjalnie mnie to interesuje. Chodzi o to, że Bartek zajmuje się takimi makietami. Tworzy makiety. Mitzi, zostaw ten karton! Wieśniaku! Takie różne makiety związane właśnie z Władcą Pierścieni. Mnie to specjalnie nie interesuje, więc przechodzę do pozostałych książek i tu widzę Angusa Watsona i coś jeszcze. Pieśń krwi, papierowy księżyc, trylogia Krucze cień. Jeżeli coś z tych książek czytaliście, to mówcie. To wtedy powiem Bartkowi, żeby mi te książki zostawił na dłużej. Legion płomienia Antonego Ryana. Jak widzicie, mój brat gustuje przede wszystkim fantastyce. To właśnie dzięki niemu przeczytałam i pokochałam Angusa Watsona, tylko inną serię. Tutaj jest seria, w sumie nie wiem jak ona się nazywa. O matko, co tam się dzieje? Dziewczyny, nie bijcie się o te książki, starczy dla każdego. Właśnie, czekajcie, bo... ja tą serię przeczytałam dzięki Bartkowi. A ta druga seria, zapomniałam jak się nazywa, ale jest do przeczytania w ogóle. Z tej serii najbardziej zapamiętałam postać entoplanową, zwaną Ulpiusem, które... No nie powiem, co się z nim stało, ale dosyć... szybko zniknął z kart książki, do tej pory go pamiętam. Aha, Behemoth, okej, dobra. Tak, Bartek jest fanem. Ale głównie fantastyka z tego, co widzicie. To jest mój must read właśnie na ten rok. Ta seria, która składa się z trzech tomów. Tutaj z kolei Trąs Żelaza, który uwielbiałam, to są czasy rzymskie. I to jest tak świetna seria, że koniecznie musicie przeczytać, jeżeli nie czytaliście, no to w takim razie musi to być również czasy żelaza. I jeszcze Angusa Watsona mi jednego brakuje. Ciekawa tego jestem. Widzę smoka, a jestem prostym człowiekiem. Widzę smoka, chcę czytać. No musiała Bartka podpytać o te książki. I naprawdę pogadać z nim, żeby coś mi zostawił, bo to, co on mi zostawi, to na pewno Sandersona. To jest drugi tom trylogii Kruczy cień. Czy to są w ogóle jakieś czasy rzymskie? Bo jeżeli tak, to bardzo chętnie to przeczytam. Ciekawa jestem, dobra? Królowa Ognia. A, czyli to jest znowu trylogia Kruczy cień.
Okej, okay. Bardzo fajnie to wygląda. Kocham takie grubaski. Dobra, idziemy sobie tutaj do Katniss. Coś ty tutaj wybrałaś sobie. Wybrałaś sobie Sandersona, no bo oczywiście, że ten rok będzie stać pod znakiem Sandersona na moim kanale. To mi prawie pod każdym filmem pisze, że mam czytać Sandersona. Więc tu będzie chyba całe archiwum burzowego światła. Rytmy wojny, Droga Królów, Słowa Światłości, Rytmy wojny. Widzicie? Katniss ma po prostu genialny gust. Często pytacie mnie właśnie, kiedy przeczytam Sandersona. Może Katniss się do tego zmobilizuje. A, i tutaj jest również... Właśnie tak mi się nie podobają te nowe wydania z MAGA, te w twardej oprawie. Wolałabym, żeby wszystko było wydane właśnie w tych tutaj wydaniach. A to chyba są jakieś dodatki do tego, tak? Bo nie ogarniam tematu. Tu jest bezkres magii. W ogóle tych książek nie znam. To może jakaś inna seria Sandersona? Nie ogarniam. Generalnie... Katniss, mogę cię przeprosić? Nie mogę? Pojawia się problem. Dobra, Dawca Przysięgi, Droga Królów, jedyna książka Sandersona, jaką czytałam. A, i w ogóle, żeby było zabawniej. Przeczytałam Drogę Królów, tak bardzo mi się spodobała, że poleciłam ją Bartkowi. I Bartek przeczytał Drogę Królów i tak pokochał Sandersona, że przeczytał wszystkie książki Sandersona, a ja dalej jestem na etapie Drogi Królów. Więc... Misiu, pokażesz mi tutaj te książki. Boję się, ona teraz jest taka wściekła, jest tak zazdrosna o Nicji. Dawca Przysięgi. I... Już cię zostawiam. Nie wiem, co... Przyznaję bez bicia, że nie wiem, co się w każdym razie... co Katniss bardzo lubi. Więc już cię przesuwam i zostawiam z Sandersonem. I przechodzę do... tego tutaj. A tu jest Z Mgły Zrodzony. Tylko, że pierwszy tom Z Mgły Zrodzonego już pożyczyłam jakiś czas temu, więc jest gdzieś w mojej biblioteczce. A tu pozostałe tomy, Studnia Wstąpienia. Nie mam pojęcia, w jakiej to kolejności idzie, ale w końcu będę mogła zapoznać się właśnie z całym Sandersonem, bohater wieków. Bardzo podobają mi się te okładki, żałobne opaski. I jeszcze dwie kolejne, czyli... No, widzicie mniej więcej gust mojego brata. Fantastyka, fantastyka, jeszcze raz fantastyka. A to dopiero właściwie dwa kartony i taka torba, a tego jest zdecydowanie więcej. Ale koniec końców zaczął gromadzić te wszystkie rzeczy, które ma przenieść do ołku w garażu, więc... do mnie już więcej książek nie trafiło, ale i tak będę musiała mu te książki oddać. Poza tym, to powiedziałam, że zostawiam u siebie, dopóki tego nie przeczytam i chciałabym to przeczytać w tym roku. I oby się udało i może jeszcze dogadam się z Bartkiem w sprawie tych smoków. Nie wiem, gdzie były te smoki. No i co nam muszę przeczytać? O, to! To mnie strasznie korci. Ta cała Królowa Ognia, czy jak to tam się nazywało. Lord wie, że to jest z kolei drugi tam. Dobra, nie wiem, gdzie był pierwszy. Nie będę tego szukać i przedłużać tego unboxingu i sprzątam i biorę się za Spaxa. Coś czuję, że to będzie bardzo niepopularna opinia. Fani Nicholasa Sparksa mnie zlinczują, ale z przykrością muszę powiedzieć, że Pamiętnik to jedna z najbardziej beznamiętnych książek, jakie kiedykolwiek czytałam. Beznamiętnych, durnych i płytkich, do czego sobie zresztą zaraz przejdziemy. Najpierw jednak chciałabym pokazać Wam trochę zdjęcie z mojej młodości, bo dostałam ostatnio od rodziców stare albumy i tutaj jestem po pierwszej klasie liceum na koloniach w Grecji. W białej bluzce, słuchajcie, kiedyś zdarzało mi się nosić kolory, na przykład tutaj, ja to tak po prawej, w bluzach jesteśmy razem z moimi kuzynkami, które moja mama mi kupiła. Wydaje mi się, że kiedyś była jakaś faza na bluzy Fishbone, nie wiem, tak mi się wydaje. Więc co tutaj jeszcze mamy takiego ciekawego? O, tutaj ja cała oczywiście, no prawie cała na czarno, bo miałam w miarę jasne dżinsy jak na mnie, bo kiedyś naprawdę nosiłam bardzo dużo czerni. Generalnie
miałam taką fazę, nie? I w sumie ta czerń została mi do dziś. Zanim jednak miałam fazę na czerń, to właśnie zdarzało mi się ubierać w takie jasne kolory i tutaj właśnie widać najbardziej w Grecji. Taka sukienka jasna i tutaj też jestem z moją koleżanką. I coś jeszcze mogłabym Wam ciekawego pokazać, może to w różowej bluzce. Miałam różową bluzkę, nie pamiętam tej bluzki, nie wiem co z nią zrobiłam. I jeżeli chodzi o różową bluzkę, to właśnie pamiętam, że my to zdjęcie zrobiliśmy z... Nie pamiętam jak on miał na imię, ale właśnie dlatego, że ja i on mieliśmy różową bluzkę i czarną spódnicę, trochę inne długości, ale kolory się zgadzają, tylko ta bluzka wyszła na tym zdjęciu jakoś tak biało, więc fajnie sobie powspominać te czasy, a tutaj to z kolei wycieczka do Niemiec chyba, wymiana niemiecka, tak mi się wydaje, ja to ta po prawej oczywiście, o właśnie, słuchajcie, to też była moim zdaniem jasna bluzka, bo była czarna, białe wzorki, moja mama strasznie tej bluzki nie lubiła, ja ją uwielbiałam, więc takie tam wspomnienia. Więc kończymy te wspomnienia i wracamy do pamiętnika. To jest już chyba moje setne podejście do tego, żeby opowiedzieć Wam o tej książce i któryś dzień nagrań, bo cały czas nie mam pomysłu na to, jak zakończyć tego vloga, bo książkę przeczytałam w niedzielę i w niedzielę też udało mi się zobaczyć film i generalnie, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, zachęcam Was, Book Reviews by Anita, to widzieliście to, jaka byłam poirytowana po przeczytaniu tej książki, zastanawiałam się, czy oglądać film, to pisaliście, książka jest beznadziejna, oglądaj film, film jest o niebo lepszy, więc dobrze w porę się dowiedzieć, że ta książka jest beznadziejna, bo wcześniej pisaliście, Anita, Pamiętnik to najlepsza książka z Parksa, więc generalnie dobra, okej, okay, zobaczyłam sobie film i chyba jeszcze bardziej mnie wkurzył niż książka, bo w książce bohaterowie byli niejacy, byli płascy, natomiast w filmie niezrównoważeni emocjonalnie i za każdym razem, kiedy starałam się Wam opowiedzieć o tej książce, żeby zakończyć z tego vloga, to zamieniało się to w przynajmniej 20-minutową tyradę na temat Pamiętnika, a nie chcę tworzyć takich długich vlogów, zresztą ta książka jest tak szkodliwa i toksyczna, jeżeli chodzi o relacje, to znaczy bardziej wydaje mi się, ta relacja była toksyczna w filmie, aniżeli w książce, ponieważ w książce, jak już mówiłam, bohaterowie byli bezpłciowi. To, co mi w niej przeszkadzało, to na pewno to, że ona miała takie harlekinowe wstawki, których kompletnie po Sparksie się nie spodziewałam. Czytam sobie tę książkę i nagle, okej, okay, dobra, szerokie bary, zaraz będą mi sterczeć sutki, o, żar między udami. Generalnie wydaje mi się, że ta książka dokładnie pokazuje to, jak mniej więcej mogły wyglądać właśnie takie romanse pisane 25 lat temu. I jak bardzo Nicholas Sparks od tego czasu rozwinął swój warsztat, bo jeżeli chodzi o jedyne życzenie, tutaj też mamy podobny schemat jak tutaj, ponieważ w tej książce autor też gloryfikuje pierwszą miłość. Tutaj to w ogóle robi to tak do przesady, to jest tak, że te grubymi nićmi, że na marginesie rozmawiałam o tej książce z kilkoma osobami, m.in. z Martą Pannofox, którą gorąco pozdrawiam. I Marta powiedziała, Anita, wyciągaj czarną rękawiczkę, na co ja powiedziałam właśnie, ej, zapomniałam, że czarna rękawiczka jest już wyciągnięta, bo w ogóle daje tej książce jedną gwiazdkę na 5 tylko dlatego, że spodobał mi się ogólny pomysł na książkę, czyli żeby czytać pamiętnik osobie chorej na Alzheimera, żeby ta odzyskała swoje wspomnienia i choć na chwilę stała się dawną sobą, więc za pomysł na to daję jedną gwiazdkę. Ale cała reszta, gdy opowiadałam Marcie, co się działo w książce, co się działo w filmie, Marta powiedziała mi, Anita, nagraj osobny film, więc będzie osobny film o pamiętniku, macie to jak w banku. Co prawda jeszcze nie w tym tygodniu, ale podejrzewam, że dopiero w przyszłym, dlatego że w tym tygodniu mam do zrealizowania pewien bardzo fajny projekt na kanał, to będzie milion godzin nagrywania, ale mam nadzieję, że to się Wam spodoba, więc do pamiętnika sobie jeszcze wrócimy w swoim czasie. W każdym razie widać ogromną przepaść między tymi książkami, czy może raczej progres, jaki nastąpił w pisaniu u właśnie Nicholasa Sparksa, bo choć rzeczywiście tu też są schematy, to jednak w tej książce bohaterowie są jacyś, nie są ani niestabilni emocjonalnie jak Noah i Ali w filmie, ani tacy niejacy i płascy jak w pamiętniku w książce, a są jacyś, są z krwi i kości, ta relacja między nimi jest bardzo dobrze tutaj zbudowana. I co mi się podoba w tej książce, to to, że ona nie dotyczy tylko i wyłącznie tej pierwszej miłości, ale mamy tutaj też takie tematy jak nastoletnia ciąża, mamy też takie problemy rodzinne, ponieważ nasza bohaterka ma problem z komunikacją ze swoimi rodzicami, nie potrafi też za bardzo rozmawiać
ze swoją siostrą. Do tego wszystkiego dochodzi ciężka choroba, więc ta książka jest taka zdecydowanie bardziej rozbudowana. Nie wiem, jak zareagują na nią fani Nicholasa Sparksa, bo ja osobiście czytałam tylko 3 książki Nicholasa Sparksa. Książkę życia, czyli ostatnią piosenkę. Pamiętnik, czyli największego klumpa życia. No i jedno życzenie, które no, podobało mi się na pewno o wiele bardziej niż pamiętnik. W ogóle podobało mi się, dałam tej książce 4 na 5 gwiazdek, chociaż po przeczytaniu pamiętnika mam ochotę dać jej 10 na 5. W każdym razie mi ta książka się podobała, więc raz jeszcze będę Wam ją polecać. Przeczytajcie sobie jedno życzenie, jeżeli lubicie takie powieści obyczajowe, trochę wzruszające, poruszające takie trochę cięższe tematy, to myślę, że to będzie bardzo dobry kierunek dla Was, więc jedno życzenie 4 na 5. I jeszcze chciałabym wrócić na chwilkę do Wielkiej Pandy i Małego Smoka, bo to jest 5 na 5 i zapomniałam wspomnieć, że jest to książka czerpiąca z duchowości i filozofii buddyjskiej. Także jak już Wam mówiłam, ta książka, nadużywam słowa książka chyba teraz, mamy tutaj takie banały oczywiście, takie rzeczy, o których wiemy, te dialogi Wielkiej Pandy i Małego Smoka nie są specjalnie skomplikowane, ale to wszystko jest takie życiowe, takie prawdziwe. Jest to naprawdę książka, którą polecam każdemu, z każdej okazji, nie wiem, szukacie prezentu, już chyba o tym mówiłam, to właśnie Wielka Panda, Mały Smok, to jest tak pięknie wydane, tak pięknie ilustrowane, że normalnie ogromna, ogromna miłość. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten vlog, ile to nagrywam. O wow, jestem w ciężkim szoku, że tak krótko, bo naprawdę, gdy zaczęłam omawiać pamiętnik, to to nagranie, gdybym opowiadała o pamiętniku, byłoby zdecydowanie dłuższe. Sama końcówka vloga pewnie byłaby o wiele dłuższa od pozostałej części vloga, a tego nie chcę, bo chcę zachować taką równowagę, więc do pamiętnika sobie jeszcze wrócimy, bo tę historię trzeba omówić, bo to jest bardzo, bardzo złe. Wiem, że to jest niepopularna opinia. Pewnie zostanę zjedzona przez fanów Nicholasa Sparksa, no ale co zrobić? Życie, nie ma książki, która podobałaby się wszystkim, także tym akcentem kończę film. Zapraszam na mojego Instagrama Bookreviews by Anita. Do tego oczywiście zachęcam, do tego, żebyście zostawiali łapki w górę. Są bardzo ważne dla algorytmu, jeżeli film się Wam podobał. No i do zobaczenia w moim kolejnym filmie, który, no mam nadzieję, że się szybko dosyć pojawi. Mam fajne teraz pomysły i będę je realizować. Generalnie długo, muszę przyznać, bez bicia zbierałam się w sobie, udawałam przed samą sobą, że jest już okej, że mogę nagrywać, a jakoś tak nic mi się nie podobało, nie miałam energii. Musiałam przepracować sobie pewne rzeczy, te 3 lata nieszczęsne, które się ostatnio wydarzyły, i teraz rzeczywiście mam nadzieję, że też po mnie słychać. Już powoli wracam do mojej równowagi życiowej, więc będzie w końcu, mam nadzieję, już taka niepusta obietnica równowagi na moim kanale, ale rzeczywiście już się nie będę do tego zmuszać, chyba rzeczywiście czuję, że to jest ten moment, żeby zacząć nagrywać, czytać na potęgę, sami rozumiecie. Więc bardzo Wam dziękuję, już nie będę przeciągać, raz jeszcze zapraszam na Instagrama. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Czytajcie jedno życzenie, czytajcie Wielką Pandę Małego Smoka, omijajcie pamiętnik szerokim łukiem i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa!